Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Subnautica, w którym oczywiście kontynuujemy i w tym momencie będziemy starali się zebrać materiały potrzebne do zbudowania drugiej łodzi podwodnej, którą oczywiście jedną już sobie stworzyłem, ten Seamove cały. Druga to Cyclop, czy Cyclops, na zasadzie coś cyklopa powiedzmy. I wiem też, że mam tu mnóstwo rzeczy i myślę też nad tym, że powiedzmy na razie kompas sobie odłożyć, bo go nie wykorzystuję kompletnie. Wiem też, że mam szkło i pomyślałem o tym, że moglibyśmy sobie tą skrzynkę przerobić właśnie na takie taką skrzynię powiedzmy do materiałów, które będę wykorzystywał do właśnie budowy. O, oczywiście dalej można reportować. Metalu dalej nie ma, więc tak, tu myślę o tym, żeby przełożyć sobie oczywiście 4 metale i tu je przechowywać. Tu na razie sobie w drugą stronę. Tu na razie sobie przełożyć to wszystko. To powiedzmy, nie no, już więcej nie dam rady, ale kwarc akurat bym wziął chętnie. Kwarc. Jeszcze jeden, dobra. W ten sposób. I pójdziemy sobie zobaczyć, co potrzebujemy na tego całego cyklopa. Wiem, że potrzebuję bodajże 4 szkła, dlatego mam te 3 kwarce przy sobie. Znowu mnie przerzuciło, nie wiem czemu. Vehicles, mamy tak, mamy Smofa, mamy obserwatorium i został nam Cyclops. 6 metalu, czyli będę musiał jeszcze 2 mieć w ekwipunku. 4 szkła, tak jak myślałem, 2 kopery i 2 goldy. Ja nie jestem pewien, czy ja nie mam kopera u siebie, powiedzmy tutaj, w moim schowku. I nie wiem tego, czy któreś z tego to jest koper? Flint, emery, calcium, carbon. Nie, nie. Zastanawiam się, jak zbudować ten cały transfuser, skoro mam tak jakby plan jego budowy. Ktoś mi pisał właśnie, że tu mam jakieś całe blueprinty. Aczkolwiek ja nie za bardzo tutaj łapię na przykład o tooltip locker. Nie wiem, nie wiem na razie co to jest. To wygląda tak samo jak to na obrazku. To jest konstruktor. To jest Seamove, to jest ten Cyclops, którego będziemy właśnie robić. I nie wiem do czego mi to kompletnie. Chociaż tu fragmenty analizera, blueprinta. Okej, może to są po prostu blueprinty. Transfuser, czy któraś z nich się nazywa Transfuser? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. To nie wiem do czego mi to na razie. Transfuser, wszystko jest od Transfusera. Więc myślę, że nie. Chciałbym zrobić jeszcze 2 pojemniki na powietrze, myślę, albo przynajmniej jeden. Z tego powodu właśnie, że będę mógł sobie oczywiście o wiele dłużej przebywać pod wodą. Nie, tu equipment. 2 razy metal, czyli potrzebujemy 4 metale, żeby oczywiście stworzyć coś takiego. I w tamtą stronę wiem, że był metal. Właściwie to mógłbym tam przepłynąć swoją tą, aczkolwiek nie, myślę, że po drodze może znajdę jeszcze gdzieś bliżej właśnie to. I przy okazji będę wiedział, gdzie jest cała reszta surowców, bo nie przepłynę tego po prostu tak mega szybko. Plus chciałbym w miarę oszczędzać energię, która jest właśnie w tamtym, powiedzmy, statku. Bo niby jest 90 coś procent, aczkolwiek mam wrażenie, że jak będę sobie gdzieś dalej próbował odpłynąć, to się może bardzo, bardzo źle skończyć, jeśli chodzi o energię. I wtedy stanie się to po prostu bezużyteczne. Chcieliście też, żebym popłynął tam oczywiście, czyli na ten, nie wiem jak to nazwać, statek. Stąd on wygląda trochę jak tekstura, jak dla mnie oczywiście. Aczkolwiek widzę, że dym się gdzieś tam unosi, powiedzmy, z różnych części tego. Ktoś też pisał, że dziwne rzeczy się przy nim dzieją, że można życie stracić i tak dalej. Więc ja tam oczywiście popłynę, ale popłynę tam dopiero wtedy, kiedy będę wiedział, że nic mi to nic nie zrobi. Czyli zostawię wszystkie swoje rzeczy, powiedzmy, w bazie. I wtedy będę już, potrzebuję jeszcze 3 piaski. Dokładnie. Będę wtedy po prostu pewien, że nie stracę żadnych przedmiotów. Jeszcze 2 membrany. No. Okej. Będę wiedział, że nic nie stracę, bo oczywiście kiedy zginiemy, to nasze itemy tracą się, to znaczy powiedzmy gubią się. Nie wiem, czy wypadają, czy znikają na zawsze, bo jeszcze nie miałem okazji zginąć, ale wiem, że właśnie tak się dzieje. Z tego, co sobie czytałem. A nie chcę jednak stracić moich wszystkich itemów, jakie mam w tamtym miejscu. O, idealnie. Więc teraz wracamy.
Nie chcę stracić wszystkich itemów, więc zostawię je oczywiście sobie w bazie i sobie tam popłyniemy powolutku i myślę, że będziemy mogli starać się bynajmniej to przebadać. Właściwie ile ja wziąłem metali? 3. No ale wziąłem też oczywiście jakąś tutaj wodę. Pytanie, czy ja dam tą rybę jeszcze gdzieś pod slot złapać do ręki. Dam radę. Czyli tą teoretycznie też powinienem... Gdzie jesteś? Tu. Cholera. Gdzie to jest? Dobra, mam dwie, idealnie. Dobrze, jest jeszcze ten podręczny pasek. O, całe szczęście. Widzę, że właśnie trochę tracę, jeśli chodzi o jedzenie i o picie. Nie chcę zginąć tu ani razu, bo oczywiście to jest, powiedzmy, sandbox, ale jednak jakiś tam element survivalu jest wprowadzony i nie chciałbym jednak głupio ginąć tak trochę bez sensu, bo wtedy to trochę już na, powiedzmy, rzeczywistości troszkę traci. Chociaż to i tak już jest przyszłość jakaś dziwna, więc robienie sobie klona pewnie nie byłoby czymś dziwnym. Dobrze, 2 pojemniki na tlen. Tank. Proszę bardzo, 1. Aha, drugiego oczywiście nie zrobię, bo chwila, czy ja tu nie miałem metalu jednego? Nie. No to dobra, a tu jest jeszcze jeden metal. No to cię biorę. Robię jeszcze jeden pojemnik. Chociaż czy ja chcę jeszcze jeden, to muszę się zastanowić, bo to już mi zajmuje mnóstwo miejsca wszystko. Może jednak nie, może na razie sobie darujmy. Spróbujmy sobie zrobić tutaj to jedzenie. Mam chyba tylko jedną sól niestety przy sobie. A surowa ile daje? Minus 23 wody, to nie. To nie, ja sobie wodę tutaj przerobię. Zdecydowanie najpierw. Jak dla mnie to mogliby jeszcze w tej grze dorobić jedną rzecz na pewno, żeby niektóre rzeczy, tak jak powiedzmy szyba czy woda, nie były w takich dziwnych kostkach, tylko oznaczonych symbolem tego, tylko jeszcze były, powiedzmy, bardziej dopracowane i żeby to była po prostu zwykła butelka. Gdzieś tu powinienem mieć jeszcze sól. Jest sól. Zdecydowanie. Muszę trochę tej soli pozbierać swoją drogą po drodze gdzieś. Swoją drogą po drodze, tak, miało to bardzo dużo wielkiego i logicznego sensu. Okej, do 100%, niech będzie. Teraz możemy jeszcze szyby stworzyć, 3, które oczywiście jak najbardziej chcę stworzyć. I tak, kwestia szyb będzie już zakończona, myślę. Zdecydowanie. Kwestia szyb już będzie skończona. Szyby sobie tu odłożymy, mogę wziąć, nie wiem, kalcjum czy salcjum, raczej kalcjum. Nie wiem, nie jestem dobry z... Tak mi się wydaje, że to jest trochę po łacinie. Być może po angielsku. Chwila, czy ja nie odłożyłem tych metali? Nie odłożyłem. To teraz je odłożę. No, już mam zdecydowanie więcej miejsca w ekwipunku. Jestem w stanie podnieść co najmniej 4 metale. A, jeszcze jedną szybę mam. Czemu ja ją noszę przy sobie? Teraz tak, flinty, emery, jakieś tutaj jedne jeszcze flinty. Myślę, że mogę to na razie wywalić. No, myślę, że tak, bo... Salcem potrzebowałem do blicza, które się robiło gdzieś tu. I sól. Nie, sól na razie bardziej mi potrzebna na jedzenie jest. Więc myślę, że na razie to mogę sobie wypuścić. To i to. Niech sobie opada na dno. A ja teraz chciałbym się zająć czym? Właśnie, czym muszę się zająć? To mi zaraz powie moja maszyna. Vehicles Cycle. Mamy tak, mamy 4 szkła. Potrzebujemy 6 metalu i 2 kopera, to potrzebujemy jeszcze 4 metalu, bo 2 mamy schowane, coś ewentualnie na zapas, jeśli dałbym radę to oczywiście podnieść. Więc póki co metal na priorytecie, żebyśmy oczywiście sobie od jakoś mniej więcej lecieli jakimś systemem, więc od góry, a nie tak randomowo. Muszę też znaleźć oczywiście ten koper, który za kija nie pamiętam jak wyglądał w tej grze. Niektóre rzeczy, tak jak o, na przykład tam sól widziałem, tą sobie ją podniosę, bo do jedzenia jest mi bardzo potrzebna. To wiem. Sól. I tu już nie ma nic, zdecydowanie nie. No jak widzicie, teraz oczywiście możemy o wiele dłużej przebywać tutaj, mam metal właśnie, znalazłem. Tam jest coś żółtego, nie jestem pewien czy to nie był koper, ale może właśnie, to być też flint. Tam nie ma nic, tu była sól jeszcze jedna. Myślę, że jakbym tak miał
myślę, no z 5 soli na raz byłoby całkiem nieźle. Troszkę mnie właśnie boli, że nie pamiętam jak to się nazywało. Jak to się nazywało, jak to się znajdywało. Myślę o jednym, gadam o drugim. O, zobaczył się ten dosyć ciekawy soundtrack z Subnautiki. To jest znowu Flint. Myślę, jest tego, nie będę podnosił. Flint, zdecydowanie Flint. Znaczy tutaj to ja się dostanę. Dostanę się, tylko... O nie, to jest to, to złowrogie coś. Nie chcę do tego lecieć. Zdecydowanie nie. No. Dobra nuta. Jak w tle. Bardzo pasuje mi do tej gry, bardzo mi pasuje. Twórcy widać, że naprawdę się postarali. Czy ja się wracam w tym momencie? Nie chcę się wracać. Widzę metal. Widzę metal. Nie chcę go przegapić. Mamy dwa bodajże. Więc jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Niestety też nie pamiętam właśnie jak ten koper wyglądał i to jest największy ból. O nie, 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 nie. Spadaj, spadaj, spadaj. No, nienawidzę cię. Pytanie, czy ja mogę ci teraz coś zrobić? Ha. Chyba nie. O nie, 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 spadam stąd. Spadam stąd. Nie chcę zdecydowanie tam dłużej przebywać przy tym czymś. Bo muszę jeszcze znaleźć dwa metale. Tu nie ma nic. O, 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 o. Tu jest metal. Jak najbardziej mi się przyda. Najbardziej mi ten koper teraz boli, bo nie wiem jak go zdobyć. Jeśli chodzi o złoto, to się domyślam, że muszę gdzieś niżej oczywiście płynąć, tak jak jedna z was, osób oczywiście oglądających tutaj, widzów, napisała mi. Co się tam tak świeci? Co to jest? Aha, nie mogę tego złapać. No dobra, no to... No to nie. Mam wrażenie, że mi się w nocy właśnie trochę wolniej strasznie zużywa to wszystko. Czy tu nie ma tych dziwnych stworków? Bo jak nie, to bym sobie chętnie zabrał ten metal. A co to jest? Mogę coś ci zrobić? Zdecydowanie nie. No okej, lecimy do góry. W ten sposób jest znacznie szybciej. Ale nie wiem właśnie jak to salcium, nie salcium, ten koper wyglądał. Wydaje mi się, że właśnie tak jak ten flint, tak coś takiego, że to było. Ale to musi zdecydowanie wyglądać inaczej. Może gdzieś trafię przez przypadek? Byłoby naprawdę mega, jakbym gdzieś przez przypadek, jakbym znalazł jedno oczywiście, ten potem miał, nie miał problemu znalezienia kolejnego. A tak to, to tu latam, latam i się niestety tylko męczę. Czy podniosę jeszcze jeden metal? Nie ma w ogóle takiej opcji, bo podniosłem 5. I tak nad wyraz jeden. Hmm. No dobra, taki będzie plus przynajmniej, że znalazłem to. I trzeba będzie nad tym złotem popracować. Więc myślę, że zaraz w ruch oczywiście pójdzie moja druga łódka. Oczywiście gdzieś jakbym złapał jeszcze jakąś jedną rybkę do zjedzenia, to bym się nie obraził. Może nie taką dużą, ale pepera jakiegoś, pepera, pepera, pepera. Peper, nie uciekaj. A, to jest strasznie trudne do złapania. Aczkolwiek, może się udać, może się udać. Dobra, nie. No wypłynę gdzieś za nim w dziwne miejsce i wolę nie ryzykować, a na przykład coś takiego. Coś takiego upiec, o, to by było naprawdę mega. Ale myślę, że nie będzie takiej opcji w przyszłości. Bo trzeba byłoby to jakoś dostarczyć. A skoro metal zajmuje mi 4 sloty, to tam to by zajmowało pewnie ze 4 na 4. Czyli teoretycznie dałbym radę go schować do ekwipunku. Teoretycznie. Okej, metal.
Nie to chciałem ci zrobić. Chciałem ci odłożyć do skrzyni. Dobra. Tutaj coś jeszcze się jeszcze śmieszczy, czy nie? Mamy szyby. Mamy cynk, który nawet nie wiem do czego zbytnio był, ale dzięki temu cały czas nie to klikam. Dzięki temu mogę wrzucić jeden metal. Mogę tu upuścić sobie powiedzmy ten flint, ten cynk. I teraz tak, jedzenie. Jedzenie nie za bardzo, ale chętnie znalazłbym, gdzie jest moja łódeczka. Tu jest. Właściwie, czy ja mogę to sobie upiec? To jestem bardzo ciekaw. Floater, okej. Zaraz zobaczymy sobie, czy ja mogę w ogóle to zjeść, bo nie jestem tego pewien. No, daj mi grę wejść. Nie wiem, czy to jest floater, to jest meduza, czy co to jest? Czy to jest taka jakaś gąbka? Oculus, boomerang, spadefish, Reginald, okej. Reginald, Ersak, pepper, wholefish. I to tyle, tego nie mogę zrobić. Okej, no to zostawiamy sobie. Powiedzmy, chciałbym cię wyrzucić. Nie no, ale nie przyklejaj mi się, proszę cię, do bazy. Zostawię gdzieś cię obok kolegów, żebym pamiętał, gdzie jesteście. Na wszelki wypadek. Okej. A biorę moją łódeczkę. I myślę, że moglibyśmy tutaj w dół polecieć i zobaczyć, czy znajdziemy gdzieś złoto. Ja oczywiście sam się domyślałem, że złoto powiedzmy... Co to jest? Holy shit, co to za skorupiak dziwny. Ja się oczywiście sam domyślałem, że gdzieś muszę nisko, nie wiedziałem tylko na jak... Dzięki, głupia rybo. Jak bardzo nisko muszę. Ale domyślałem się, że gdzieś w okolicy 100 metrów powiedzmy, co prawda 70 to nie 100. Ale widzę, że tu nie ma czegoś takiego jak złoto, bynajmniej ja nie widzę. Wydaje mi się, że od razu by się rzucało w oczy jako świecące. Tędy nie mogę, muszę przepłynąć gdzieś dalej. O! A to ciekawe. W takim miejscu jeszcze nie miałem okazji być. A jest tu mnóstwo tych takich dziwnych robali. Może tędy? Nie wiem, gdzieś tu na dół? Tu jest mnóstwo metalu. Tam są jakieś kolejne fragmenty, tu są wszędzie fragmenty, metale. Ale czy ja złoto znajdę? O, to jest pytanie, już jestem ponad 80 metrów, 90 metrów. Tu dalej metal. I teoretycznie według tego, co mówiliście, au. Muszę uważać, bo zaraz rozwalę ten statek i będę wracał stąd na powierzchnię sam, jeśli oczywiście dam radę. Grzy, tu gdzieś ma być złoto na tej wysokości, aczkolwiek ja widzę, że pływam tu i tu nic takiego nie ma. Na razie nic nowego tu nie widzę. Jest sól na pewno na ściance, więc warto wiedzieć, że na takich głębokościach też jest. No już jest na złoto nawet napis, więc to mi sugeruje chociażby to, że złoto tu gdzieś powinno być. Być może właśnie, to jest od tego, złoty napis i jest złoto. No dobra, 130 metrów? Na 140 to już nie ma nic, nawet potworów nie ma. Tutaj nic. No zdecydowanie nic tutaj nie ma. Widzę tylko sól poprzyklejaną do ścianek. A złoto nie mam pojęcia, w jaki sposób mogłbym tutaj zdobyć. Tylko dwa kawałki potrzebuję, nic więcej. Ale oczywiście tych dwóch kawałków naszukam się jak 20. A potem, że jak będzie śmiesznie, będę tu wracał pewnie i będę tego złota miał full. Dobra, jeszcze niżej. Nie ma potworów, więc jest dobrze. Czy to może być złoto? O, magnezjum. To tego się nie spodziewałem. Koper, okej. Coś jest na plusie. Exosuit?
Exosuit razy 2, okej. Dobra, może szybciej troszkę popływać, zdecydowanie. Może tu gdzieś w którymś będzie jednak złoto, magnezjum. Zdecydowanie nie. Drugie magnezjum. No, 50% tlenu, trzeba uważać. Magnezjum. Jeszcze to. Magnezjum, nie no dobra, aż tyle szczęścia nie było. Muszę wracać do mojej łódki, odzyskać trochę tlenu. I hopla. Czemu nie odzyskuję tlenu? Okej, nie wiem, więc stanę tu, bo staram się szybko wysiąść i zdobyć to. A, magnezjum. Szybko. Au. Au. O Chryste, teraz stąd wypłynąć. To będzie dopiero magia. 29%. 90 metrów. Nade mną już nic nie ma na szczęście. Gdzieś w tamtą stronę. O Boże. Co za masakra. Mogę sobie wybierać to, co mam pod slotami. Śmieszne. A, czyli mogę tu też sobie wypłynąć. A, i tu odzyskiwać tlen. Okej, rozumiem. A, czyli to możliwe, że to nie jest przykryte, powiedzmy, tak jakby w szkle. Czyli jakbym pod tym pływał, powiedzmy, mając... Miałbym zero i nagle bym tu wsiadł. To mogłoby się okazać, że... Ja w ogóle płynę, płynę. Mogłoby się nagle okazać, że niestety umieram. Albo umarłbym od razu. Albo zacząłbym po prostu życie niknąć. No, mogłoby być. No jak widzicie zresztą 29% życia ma to coś, a 85% jeszcze energii. Więc myślę, że najgorzej z tą energią nie jest. Aczkolwiek to życie jest beznadziejne. Chciałbym, żeby była możliwość naprawienia tego. Tutaj kawałek bliżej. Powiedzmy tutaj. No zawsze wysiada jakoś tak dziwnie, jakoś tak na odwrót. Okej, tu są cztery metale, to nie. Gdzieś jeden koper znalazłem. Exosuit, plans for building an exosuit. Może spróbuję je podpisać na przykład pod, nie wiem... czwarty slot? I zaraz zobaczymy. Koper znalazłem jeden. Aha, tu go nawet nie wsadzę, tak? To może, nie wiem, weźmy sobie flint, a zostawmy koper. Myślę, że lepszy deal. Zdecydowanie lepszy. Teraz tak. Piasek. Po co mi ten piasek? O, rozsypał się, to idealnie. Teraz tak, to magnezjum. Magnezjum. Nawet nie wiem, do czego jest to magnezjum, szczerze mówiąc. Mam tego transfusera, mnóstwo tych rzeczy, więc wezmę, powiedzmy, ze dwa. A odłożę chociażby sobie dwa razy to magnezjum całe. No i co? Mam to do pływania, a teraz nie trzymam w ręku nic. Exosuit. Niestety nie ma tu chyba czegoś takiego jak exosuit, bynajmniej na razie. Nie, zdecydowanie nie ma. A jakbym mógł to przeczytać, nie wiem. Prawym tylko mogę upuścić. Plany do zrobienia exosuita, no nie wiem, no. Aha. O. Nie to chciałem przede wszystkim, tylko exosuit fragment wywalić. Aha, też są olbrzymie, no dobra. To niech sobie będą na razie w ekwipunku. A póki co, my ten odcinek zakończymy sobie tutaj, w tym momencie. Mam nadzieję, że się wam podobał. Oczywiście w kolejnym budujemy dalej tą wielką łódź podwodną, nazwaną Cyclops. Jeden koper, dwa złota. Jeśli wiecie, jak zdobyć złoto, to oczywiście byłbym wdzięczny za informacje. Póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!